ósmym wykładzie z serii Najpiękniejsze stronice Biblii, właściwie do Pisma Świętego, ale ta księga nosi wiele nazw, między innymi taką. Czas leci szybko, prawda? Nie chcę się wierzyć, że to jeszcze 3 wykłady i będziemy musieli się rozstać z naszymi gośćmi. Dzisiaj troszeczkę inaczej. Nie będzie coś dla ucha na początek, ale dopiero na koniec. Tak, dziękuję. Będzie za to wykład o ziołach. Czy kiedy Państwo chodzicie po łące, widzicie jakieś nieokreślone, jak to my mówimy potocznie, habezie, trawska, zielska? Czy wiemy, że wiele z nich możemy zjeść, zrobić natar, czy użyć jako przyprawy? Czy chodząc po lesie możemy czuć się pewnie jak u siebie w domu? Czy chcemy rozpoznawać i stosować pospolite rośliny lecznicze? Właśnie o tym będzie miał 20-minutowy wykład pan Andrzej Wojtkowski, którego gościmy już od wczoraj. Przyjechał specjalnie z Podłodzi. Jest plantatorem ziół ekologicznych i będzie za chwilę wprowadzał nas w tajniki tego zagadnienia, dlatego serdecznie go zapraszamy. Witam serdecznie Państwa. Lecznicze właściwości kontaktu z przyrodą. Aby to miało miejsce, bardzo ważne jest, aby człowiek nauczył się dobrze interpretować tą księgę przyrody, ponieważ od tego jest uzależnione, czy to działanie terapeutyczne będzie pozytywne, rozwojowe, progresywne, czy też będzie uwsteczniające. Chcę powiedzieć, że takie kiedyś hasło słyszałem: życiu przybywa lat. Ale można powiedzieć inaczej. Latom przybywa życia. Decyzja należy do Ciebie. Drodzy Państwo, chciałbym powiedzieć, że kiedy grzech wszedł na ziemię, to w przyrodzie nastąpiły bardzo poważne zmiany, bardzo poważne takie destruktywne zmiany. Na róży pojawiły się kolce, a człowiek otrzymał skłonność do tego, żeby bardziej zauważać kolce niż kwiaty. Oczywiście rozumiemy się, że nie o róży teraz mówię, tak? O naszym sposobie patrzenia na innych ludzi, naszym sposobie po prostu myślenia. Wiecie, kiedy człowiek zmienia punkt siedzenia, to automatycznie zmienia sposób myślenia. I chciałbym dalej powiedzieć, że Pan Bóg zamieścił w Księdze Pisma Świętego, tak słyszałem, że dostaniecie Państwo w prezencie tą księgę Starego i Nowego Testamentu, zamieścił taki projekt, żeby to wszystko odkręcić. Żeby to wszystko odkręcić, żeby człowiek automatycznie miał takie nastawienie, żeby zauważać to, co piękne, żeby myślenie wybiórcze, selektywne. Spójrzmy na linię wodną. W zielniku tam jest napisane grzybień biały. To są te kwiaty, które pływają w stawie, mają właściwości tak wyciszające i taka lilia wodna, pamiętam kiedyś byliśmy na spływie kajakowym i kiedy przepływałem koło tej lilii wodnej, a był pochmurny dzień, to te kwiaty były tak piękne, że one aż świeciły swoimi kolorami. Skąd tak piękne kwiaty? Skąd, jak one to robią, że są takie piękne, że są pachnące, soczyste, lecznicze? Skąd one to biorą? Taki kwiat korzeniami, korzenie tego kwiatu są gdzieś tam na dnie stawu, a na dnie stawu Są szczątki zwierzątek, rozkładające się rośliny, krótko mówiąc bagienko. I ta roślina wybiera tylko to, co służy z tego całego bagna. Ona nie bierze jak leci. Ona bierze tylko to, co służy ku temu, żeby ta roślina była piękna, lecznicza, soczysta, pachnąca. To jest lekcja dla człowieka. To jest lekcja, a jeżeli człowiek regularnie czyta tę wspaniałą księgę, tą instrukcję, w jaki sposób nauczyć się tego selektywnego patrzenia, żeby na tej zasadzie, że jest, jeden mówi, ja mam problem, a drugi mówi, ja nie jestem sam z tym problemem. To jest bardzo ważne. To jest właściwa interpretacja Księgi Przyrody. Drodzy Państwo, chcę powiedzieć, że bardzo namawiam. Ta książka jest najpiękniejszą interpretacją Księgi Przyrody. Po spotkaniu tam na ulicy Grodzkiej, tutaj to za oknem dokładnie, przy tej rzece, tam z samochodu będę również swoje produkty sprzedawał i też będzie możliwość zakupienia tej wspaniałej książki. Najpiękniejsza interpretacja Księgi Przyrody. Dalej chcę powiedzieć, że właśnie Pan Bóg wobec tej sytuacji, w tej kłopotliwej sytuacji, w jakiej znalazł się człowiek, zaprojektował taki plan, żeby to wszystko odwrócić, żeby znowu było tak jak kiedyś. Pięknie, proste, normalne i niezaprzeczające sobie. I takim powiedziałbym hasłem do tego planu jest taki piękny cytat. On jest tak piękny, że aż go się nauczyłem na pamięć. On brzmi mniej więcej tak. Gdyż ja mam dobre myśli o was, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. To jest dopiero terapia. Wiecie, co to zdanie pomaga nam robić? Zapomnieć o sobie. Zwróćmy uwagę, cały czas mówimy na temat leczniczych właściwości kontaktów z przyrodą. Jest chory w sali szpitalnej, te wszystkie sprzęty, to nieprzyjeżdżanie rodziny, te ściany, wszystko to jego skłania do tego, żeby on się koncentrował na sobie. A to jest nic bardziej zabójczego, jak koncentracja na sobie, kiedy ja mam problem. Dobrze by takiego człowieka wziąć z całym tym łóżkiem i przenieść w tereny zielone. Niechby posłuchał śpiewu ptaków, niechby zobaczył jak pięknie wygląda fiołek trójbarwny, te pastelowe, piękne kolory, taki kremowy kolor, żółta kropka i taka granatowa, jeszcze taka malutka kropeczka w środku, bo to pomaga oderwać, żeby człowiek nie koncentrował się na sobie. Proszę Państwa, to jest słonecznik. Wszyscy wiedzą, że to jest słonecznik. No niestety dla dobra nauki ten słonecznik już kończy swój żywot, ale wyobraźmy sobie, że on rośnie gdzieś tam w ogródku i ten słonecznik jest taką niesamowitą lekcją dla każdego człowieka, taka piękna lekcja. Mianowicie, kiedy jest wschód słońca, to słonecznik gdzie patrzy? Na wschód. No. I tak. O, i tak kończy swój dzień. I znowu wschód słońca. Jaka to jest lekcja? Że poprzez koncentrację nie na sobie, wszelkie formy koncentracji na sobie powodują taką huśtawkę, że można się zajechać na takiej karuzeli. Natomiast koncentracja na tej zasadzie nie myśl o tym, że masz problem, tylko rozmyślaj o tym, że ktoś inny myśli o tym, że ktoś inny martwi się twoim problemem. To jest bardzo ważne. To jest wbrew naszej natury. Człowiek ma skłonność do... To jest obce, to trzeba pewnego wysiłku, żeby ten nawyk wykształtować, ale jest to po prostu możliwe. Drodzy Państwo, dalej chcę powiedzieć, że słyszeć głos przyrody to jest naprawdę bardzo... Nawet taką zakładkę z Ligi Ochrony Przyrody miałem i tam takie hasło, czy umiesz patrzeć na przyrodę? Proszę Państwa, przyroda mówi do tych, którzy chcą słuchać. Nie mów, że słuchasz, tylko słuchaj. Przyroda nie mówi do nas językiem werbalnym. Takie rośliny, na przykład taki nagiedek, i to nie byle jaki nagiedek, bo Calendula officinalis, proszę Państwa, mówi nam, że on nas bardzo lubi, bo jest zainteresowany, żebyśmy mieli lepsze samopoczucie, usuwa z naszego organizmu złogi, metabolity, uboczne produkty, przemiany materii. No jak ktoś taki może nas nie lubić, prawda? I taki nagiedek jeszcze coś więcej nam powie. Ale Pan Bóg, który mnie stworzył, jeszcze bardziej Ciebie lubi. Pomyśl o tym przez chwilę. A będzie bardzo pięknie. To jest właśnie właściwa interpretacja Księgi Przyrody. Rośliny do nas mówią swoim składem chemicznym, swoimi właściwościami, a jeśli są uprawiane metodami ekologicznymi, to mówią swoją górną granicą normy aptecznej. Ponieważ roślina, jak nie jest traktowana ludzkim czynnikiem stymulującym, to ta jakość jest na pewno dużo wyższa. Dlatego chcę powiedzieć, że żyjemy w świecie tłumu, hałasu, pośpiechu. Na dłuższą metę nasz organizm, nasza psychika tego nie wytrzyma. Potrzebujemy odreagować. I właśnie chciałbym tutaj podczas tych paru minut zainspirować Was wszystkich i siebie również, bo na każdym takim spotkaniu czuję się również zainspirowany, żeby zainwestować w kierunku właśnie innego patrzenia na przyrodę. Że kiedy spojrzymy na różne rośliny, które mają wpływ tak pozytywnie stymulujący moje zdrowie, tak? Moje samopoczucie. Nawet według najnowszej definicji zdrowia chodzi o to, że dobrostan nie tylko fizyczny, umysłowy, ale również dobrostan duchowy. Bo bardzo ważne jest, że jeśli taka roślina pomoże i kiedy człowiek jest zadowolony, to dobrze skanalizować we właściwym miejscu, we właściwym kierunku swoją wdzięczność. Proszę Państwa, chcę dalej powiedzieć, że takie rośliny, chociażby tu chciałbym pokazać, jest taka bardzo ciekawa mieszanka przeciwko wypadaniu włosów. Jakie Państwo znacie szampony? Szałwiowe, łopianowe, brzozowe, pokrzywowe, tatarakowe. Jakie? Aloes. Ale takie polskie bardziej. Patriotycznie. Nie. Rumiankowe, tak jest. Rumianek rozjaśnia, kora dębu przyciemnia, kora kasztanowca powoduje, że te włosy są takie żółte. To są naturalne sposoby, naturalne, bez ubocznych ujemnych skutków. Natomiast chcę powiedzieć, to są wszystkie te składniki. I do tego dodatkowo jeszcze dzika róża. I kiedy mamy w świadomości, że ktoś to stworzył, I tutaj, tu na moim podwórku to rośnie i żebym nie traktował tych roślin na tej zasadzie, wiecie, idę sobie i tego nie zauważam, tylko żeby z innym nastawieniem. To ma bardzo głębokie znaczenie w skutku. A więc pijemy sobie taką herbatę, tu jeszcze można by dodać skrzyp polny. I teraz pijemy sobie taką herbatkę i to działa bardzo korzystnie na moje włosy. że są naturalnie wzmocnione. Mam bardzo piękne sygnały, informacje zwrotne od klientów. I chcę powiedzieć, że wiele różnych problemów możemy rozwiązać prostymi rzeczami. Zazwyczaj proste odpowiedzi są takie najlepsze odpowiedzi na różne bardzo nieproste nasze problemy. Chcę Państwu powiedzieć, że taki słonecznik, który ma też właściwości takie delikatnie uspokajające, wiecie, nerwica wegetatywna, tam jakaś nadpobudliwość, żeby człowiek tak troszkę stonował. Taki słonecznik, zobaczcie, te liście już tak, już nie są takie soczyste, jędrne, one już opadają. Ale nie tak dawno ten słonecznik był połączony z całym systemem korzeniowym, i ten słonecznik po prostu no, ta wegetacja bez przeszkód postępowała, najpierw kwiaty, później nasiona. I teraz, gdzie leży tajemnica tego, że ta roślina nie denerwuje się z tego powodu, czy będzie miała nasiona, czy nie będzie miała, jak to często ludzie martwią się. Co ona musi takiego robić, żeby osiągnęła ten końcowy cel swojego życia, to znaczy dała nasiona do tego, żeby dalej można było to zasiać. Musi trwać przy całym korzeniu. Korzeń najcięższą robotę robi, ponieważ wydziela pewne związki chemiczne, które rozpuszczają składniki pokarmowe zamurowane, aby stały się przyswajalne dla całej rośliny. Później siłami kapilarnymi wszystko idzie do góry, składniki pokarmowe, woda, wszystko idzie do góry, a taki listek gdzieś tak na górze, on sobie nic nie robi, tylko jedyną rzecz, co ma robić, to nie przeszkadzać, to tylko odbierać. W Ewangelii Jana Pan Jezus powiedział: kto trwa we mnie, ten będzie wydawał wiele owocu. Jeśli listek trwa przy całej roślinie, to nie musi się martwić. Wszystko w swoim czasie będzie miało miejsce. Ale w momencie, kiedy taki listek postanawia, że od dzisiaj na własną rękę będę żył, to nie osiągnie tego celu, jaki by mógł osiągnąć, trwając przy całej roślinie. To jest właśnie ta najpiękniejsza interpretacja, ponieważ ona przekłada się na bardzo praktycznie to się przekłada na korzyści dla nas. Chciałbym przeczytać taki ciekawy fragment z książki radzieckiego prozaika. Posłuchajcie, a przecież jednym z dodatkowych celów istnienia zieleni, a w szczególności kwiatów na ziemi, jest radowanie oka ludzkiego, pojenie słodyczą ludzkiej duszy, łagodzenie charakteru człowieka i przynoszenie mu spokoju i wypoczynku. Proszę Państwa, przyroda udziela nam informacji. Nie jest to informacja, która powoduje bezsenne noce. Jest to informacja, która jest niesamowicie potrzebna, abyśmy zachowali taką równowagę. Człowiek jest jednostronnie przeciążony i potrzebuje tego równoważącego wpływu. Mieszkam na wsi, moje dzieci wychowały się na wsi. Ja widzę, jak zachowują się dzieci wychowane w mieście, jak zachowują się dzieci, wiecie, te wschody słońca, te zachody słońca. No nie da się ukryć, to jest siła, to jest potęga. Zachęcam wszystkich Państwa do takiego kontaktu z właśnie i jakby tylko się dało, jak najczęściej z tą przyrodą, do zapoznania się, jakie właściwości mają, że te rośliny, że powiedzmy jakaś tam babka lancetowata, ona powoduje odrywające odkrztuszanie. Nie muszę męczyć się i bezskutecznie, ona powoduje odrywające odkrztuszanie się, przepraszam. Różne rośliny mają niesamowity wpływ na nasze zdrowie, ale chcę taką bardzo ważną rzecz powiedzieć. Kwiaty, piękne kwiaty, wspomniałem o fiołku trójbarwnym albo bratku polnym, jak to woli. Taka roślina nie denerwuje się, żeby być piękna. Ona godzinami nie siedzi przed lustrem. Taki Piątek on tylko koncentruje się na tym, tak jak słonecznik koncentruje się, aby nie na sobie, tylko na kimś, który powoduje, że to wszystko się dobrze dzieje, co ma się dziać w życiu tej rośliny. I taki fiołek trójbarwny, on trwa przy całej roślinie, a każdy robi swoje. Korzeń ciężko pracuje, żeby przekazać składniki pokarmowe i chcę powiedzieć, że nie ma artysty, który by tak pięknie mógł po prostu zrobić coś piękniejszego niż to, co jest w naturze. Piękno w środku i na zewnątrz. Nie tylko na zewnątrz, ale również w środku. A więc piękny viola tricolor, tak? Trzykolorowe, ale jednocześnie właściwości lecznicze w środku, ten skład chemiczny, tego nie widać, bo tego nie widać, ale to jest. I trądzik znika i wiele innych fajnych rzeczy się dzieje. Proszę Państwa, dziękuję Państwu za uwagę. Ja myślę, że ciąg dalszy może w jakimś kontakcie telefonicznym, gdybyście Państwo mieli jakieś pytania takie profilaktyczne, nie za ciężkie pytania pod kątem właśnie jak utrzymać nasz dobrostan, naszego zdrowia w takim stanie niepogorszonym, to po prostu możemy się wzajemnie inspirować. Serdecznie zapraszam do osobistych kontaktów przez telefon. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy Panu Andrzejowi. Nie wiem jak Państwo, ale ja bym mogła jeszcze słuchać i słuchać. Tak opowiadam ciekawie. Mam taką ulubioną ścieżkę, która nosi około 8 km. I po wykładach w zeszłym tygodniu, w sobotę już czułam taki niedosyt po prostu do tlenienia się. Rano w samochód, do pracy, z samochodu do domu, przebrać się na wykład i znowu do domu. Trwało to tydzień. Mówię, za dużo tego, za dużo. Brakuje mi powietrza. Czekałam do niedzieli, jak prawda mówiąc, do zbawienia. I w niedzielę rano brałam buty sportowe i 8 km. Proszę Państwa, nasze płuca oddychają, nasz mózg się dotlenia, ale te wszystkie widoki po drodze. Byłam zdumiona, kiedy nagle stanęłam i patrzę, maki kwitną. O tej porze maki nie było ich dużo, ale rosły tam przy drodze i wierzę po to, żeby cieszyły moje oko. To, o czym właśnie wcześniej mówił Pan Andrzej. Także cieszmy się z Księgi Przyrody. Nie siedźmy w mieście otoczonym murami, betonami, ale uciekajmy tam, gdzie Bóg nam chce coś powiedzieć właśnie poprzez zieleń, pięknych drzew, poprzez kolory tych drzew teraz, kiedy zaczyna się jesień i tak dalej. Za chwilę wiem, że będzie śpiewał Pan Zygmunt. Muszę powiedzieć tak trochę prywatnie, ale tak publicznie, że w zeszłym tygodniu wiozą młodych ludzi w samochodzie i to i ci ludzie mi powiedzieli, że Pan jest ich fanem, czy odwrotnie. Oni są Pana fanów, sorry. Bardzo lubią Pana śpiew, słowa, które są w muzyce, w melodii zawarte. I tak jak mówię, nie dotyczy to tylko wieku średniego, ale młodych ludzi. Bardzo lubią. Zapraszamy w tej chwili Pana Zygmunta do Dziękuję bardzo. Ja zapraszam tu moje asystentki, ale kochani, ja zanim przejdziemy do naszych pytań, jak to zawsze robię, ale ja nie wiem, czy byście skorzystali, a ja już skorzystałem tutaj z rady Pana Andrzeja i ten worek chyba sobie od niego odkupię. A zgadnijcie, na co ma mi pomóc? Na włosy, właśnie dlatego, że zaczynają mi rosnąć i muszę je wzmocnić. Dlaczego ja myślę, kochany, mam takiego wicepartnera, widzę, że Pan też tak potrzebuje, chyba my razem się umówiemy i będziemy zażywać naprawdę, żeby wzmocnić te włosy, bo wiecie, ten proces, wiecie, na początku to jest najważniejsze, żeby je właściwie zaszczepić, nie? Jak one się umocnią, to wtedy już nie martwimy się wcale. Świetnie. Kochani, jest to naprawdę wspaniała rzecz, jak mamy do czynienia z naturalnymi rzeczami, bo wiecie, te sztuczne rzeczy to jedne naprawiłem, drugie co psują i to takie na okrągło jest. Ale kochani, ale idziemy do naszych pytań. Jak pamiętacie Państwo, wczoraj żeśmy mówili na temat umierania, prawda? I mam takie pytanie. Słuchajcie uważnie. Pierwsze pytanie. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie, Jezusie Panu naszym. Powiedział to Pierwsze, Nikodem, Łotr na krzyżu, czy apostoł Paweł? Paweł. Paweł i Gałas. A więc do Ciebie należy, prawda, dajcie książeczkę z jednej strony jedną, drugą z drugiej strony. Tutaj z przodu, Pan, proszę bardzo. Kochani, następne pytanie. Pytanie jest takie. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, znaczy to, że muszę umrzeć fizycznie, tak jak Chrystus Pan umarł na krzyżu. Drugie, muszę czuć ciężar win, jak czuł Jezus na Golgocie. Albo żyję już nie ja, ale Chrystus, to znaczy przyjmuję Jego charakter i postępuję tak jak On. C. Brawo, tutaj Pani pierwsza była, widzę. Proszę bardzo. Okej. Kolejne pytanie, kochani. Kto jest moim Panem, słuchajcie uważnie, kto jest moim Panem, kiedy odbieram kontrolę nad sobą szatanowi? To jestem ja, Pan i Władca? Czy to jest Kościół, do którego należę? Czy jest Chrystus? Jest Chrystus. Tutaj Pani wierzyła. Ja widzę, Pani zauważa, ja nie wiem, jaki mam wzrok taki. No, co się dzieje? Ja już jestem 6 tygodni poza domem chyba, dlatego. No, okay. Ale to słuchaliście czyli kazania? Ten co mówię ja? Ja nie patrzę się nic. Czwarte pytanie. Jaka wartość w oczach Bożych stanowi, jaką wartość w oczach Bożych stanowią moje zasługi, mój dorobek mojego życia? A. Jest to ogromna wartość w oczach Bożych? Drugie. Tylko częściowo się liczy albo zalicza? Czy jest to... są to śmieci? Jest to? Śmieci to są, kochani. To nie ma żadnych wartości w oczach Bożych. Oczywiście nam to, prawda, w naszych oczach to jest bardzo ważne, ale nie jest to w oczach Bożych. I kolejne, ostatnie pytanie, kochani. Jak wiele samozaparcia oczekuje od Ciebie Pan Jezus? Aż uznam je, że jest dosyć. To znaczy ja uznaję. Aż rodzina uzna i Kościół, że jest dosyć. Czy wszystko, kim jesteś i co posiadasz? C, prawda? Oczywiście. Tak wiele samozaparcia oczekuje od nas Bóg, że musimy poświęcić wszystko i to, co posiadamy. Życzę przyjemnej lektury, a w tej chwili ja bym prosił tutaj pomóc mi, żebyśmy ten stół przesunęli troszeczkę. Patrzcie, była torba i nie ma torby. Słonecznik sobie poradzi. Okej. O, widzisz, proszę, zobacz. Okej, kochani, a teraz zapraszam do wspólnego śpiewu. Powtórzymy sobie jedną pieśń, a drugą może troszeczkę nieznaną. Po prostu... zaśpiewamy razem. Bóg jest miłością, On mnie odkupił. Bóg jest miłością i łaską mnie, więc wołam szczęśliwy. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłuje mnie. Leżałem w więzach mych rządz i grzechów, leżałem w więzach mych srogich win. Dziś wolny pięć noszę, Bóg jest miłością, uwolnił grzechu, nie Boży Syn. Bóg zesłał Syna, by mnie wykupił z niewoli grzechu i doli złej, więc wielbię Go pieśnią. Bóg jest miłością, uwolnił grzechu, nie Boży Syn. Święta miłość, Tyś mym lekarzem, Ty leczysz ciało i duszę mą, więc śpiewam radośnie. Bóg jest miłością, Ty mnie uzdrawiasz miłością swą. Dziękuję bardzo. A teraz, nie wiem, czy Państwo znacie tą pieśń, niektórzy z obecnych tutaj znają ją, ale jest to piękna pieśń, która jest taka na melodię takiej, wiecie, rosyjskiej dumki. Spróbujmy zaśpiewać razem. Ojcze niebieski, A może dlatego uśmiechacie się, dlatego że w ciągu tych 2 tygodni odnaliście nowe życie. Tak? Tak? I'm glad to hear that. O, jestem zadowolony, że mogę to usłyszeć. Friday night. W piątek wieczorem. Is the last time we will meet here. Będziemy ostatni raz się spotykać tutaj. But it's not the end of our program. Ale to nie jest koniec programu. Our program will finish on Saturday evening. A program zakończy się w sobotę wieczorem. And on Saturday, we would like to invite you to join us. Zapraszamy was, abyście się z nami po prostu połączyli. You see, we couldn't hire this venue for the weekend. Nie możemy tego obiektu wynajmować przez weekend. And we wanted to finish on a Saturday. Ale chcemy zakończyć to w sobotę. Not on a Friday. Nie w piątek. To finish on a Friday is like having a cake without cream. Wiecie, to kończyć w piątek to tak, jakbyście mieli ciasto bez kremu. Tak? Torta bez kremu. Ah, it's not nice. To nie jest piękne. So we are going to have a very special program. Będziemy mieli szczególny program. On Saturday morning, rano, if you want to join us, I'll be taking the sermon in our church. Ja myślałem, żebyście przyszli wszyscy, ja będę kazał. Tomorrow we will have the address for you. Jutro damy wam adres, gdzie to jest. But it's 19 Lipowa, 9 Lipowa. To jest adres, jest numer 9 Lipowa Street. Ulica Lipowa. In the morning is going to be at 11 o'clock. In the morning is going to be at 11 o'clock. Będzie to miało miejsce o 11 południe. Przedpołudnie, przepraszam. Then we're going to have lunch together. Będziemy mieli razem wspólnie lunch. And when we have lunch, we have lunch. Wiecie, kiedy mamy lunch, to mamy lunch. So don't eat breakfast. Nie jedzcie śniadania. And then we're going to have an afternoon program. A później będziemy mieli popołudniowy program. At the same time as here. Tak jak tutaj. And we are going to have a baptism. And we would like you to come and witness a baptism in the likeness of what it was like in the days of Jesus. Takiego chrztu, jakie miało miejsce podczas kiedy Jezus Chrystus był chrzczony. So it's going to be a magnificent day. Będzie to niesamowity dzień. So please make plans to be with us. Ale dlatego proszę was, zróbcie plan. Saturday morning. Rano w sobotę. And if you cannot be there on Saturday morning. Ale jeżeli nie możecie być w sobotę rano. Make sure you get there on Saturday afternoon or evening at 5:00. Zróbcie wszystko, abyście byli obecni właśnie po południu w sobotę po południu. Tak? Tak. Wonderful. Cudownie. Let us pray. Módlmy się. Daddy, nasz tato, we come to you tonight. Przychodzimy do ciebie wieczorem. We are glad. Jesteśmy zadowoleni. We are glad to be alive. Że żyjemy. And to have health. Że mamy zdrowie. Może wiele rzeczy jest, które nie są takie, jak byśmy chcieli, żeby były w naszym życiu. But we are glad to have you. Ale cieszymy się, że mamy Ciebie as our Father. Jako naszego Ojca. And to have Jesus. I mamy Jezusa as our Savior. Jako naszego Zbawiciela. And when we have that, i kiedy mamy to, in reality we have everything. W rzeczywistości mamy wszystko. Therefore, Father, dlatego też, Panie, tonight we want to ask you. Dzisiaj wieczorem chcemy Cię prosić, to speak to us. Abyś przemawiał do nas. Open our heart. Otwórz nasze serce. Like a flower that turns to the sun. Jak kwiat, który się zwraca do słońca. May our hearts turn naturally to you, dear Lord. Niech nasze serca otworzą się dla Ciebie. And may our mind hear your voice. I niech nasz umysł usłyszy Twój głos. Speaking to us individually. Żeby przemawiał do nas indywidualnie. Father, I can only speak in general terms. Panie, ja mogę jedynie mówić w takim ogólnym pojęciu. But it is your spirit. Ale to Twój Duch. That speaks individually. Może przemawiać indywidualnie. I pray that as we go out from this place tonight. Ja modlę się, że kiedy będziemy odchodzić z tego miejsca dzisiaj wieczorem. That we will all know. Żebyśmy wszyscy wiedzieli. That we have met you. Że myśmy spotkali Cię. And that you have spoken to us. I Ty przemawiałeś do nas. Thank you, Father. Dziękuję Ci, Ojcze. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. Amen. 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 There was a wolf. Był wilk. That lived in the forest. Który mieszkał w lesie. And the wolf slept during the day and hunted during the night. On spał w dzień, a w nocy polował. One day, as the sun was rising, jednego dnia, kiedy słońce wzeszło, and the wolf was heading back to his cave, i ten wilk wracał do swojej jaskini. He looked down the hill. On patrzył z góry. And he saw a flock of sheep. I on zobaczył stado owiec. He sat there. Usiadł. And looked at them. I patrzył na nie. And he said, "What a life! O, co za życie! They sleep until late. Oni tak do późna śpią. They have no worries. Nie martwią się. The shepherd looks after them. Ten pasterz ich, prawda, dogląda. I want to be a sheep. O, ja chciałbym być. I don't want to be a wolf anymore. Nie chcę być wilkiem. So rather than going to his cave, zamiast iść do swojej jaskini, he headed for the library. On poszedł do biblioteki. And he began to look for a book. I zaczął szukać książek. Oh, and he found a manual. O, tam ma pewną instrukcję. He took it out. Wyciągnął. And the title was. I tam był tytuł. 28 lessons. 28 lekcji. On how a wolf can become a sheep. Jak wilk może się stać owcą. Powiedział, o, that's exactly what I'm looking for. To jest właśnie tego, czego szukałem. He opened it. Otworzył. And sure there were 28 lessons. I tak było 28 lekcji. And it said there was a certificate at the end. Ale? There was a certificate at the end. A na końcu było takie było świadectwo. When you have finished all these lessons, kiedy skończysz wszystkie te lekcje, we guarantee you, my Ci gwarantujemy, that you have become a sheep. Że staniesz się owcą. Oh, he was happy. O, wiecie, on był szczęśliwy. He borrowed the book. On pożyczył tą książkę. And headed to his cave. I pobiegł do swojej jaskini. Every day he filled a lesson. I każdego dnia wypełniał tą lekcję jedną. And sent it to the center. I wysłał do tego centrum, gdzie to powinno się tam znaleźć. And then they'll send the lesson back. I oni wysłali już powrotem lekcję. It was corrected. On po prostu, oni go sprawdzili. He always had 100%. On zawsze miał 100% odpowiedzi. Well, he finished his 28 lessons. On skończył 28 lekcji. And the instructions were. I tam ta instrukcja była. You must wait. Musisz poczekać. Until you get in the post your sheep's skin. Aż dostaniesz pocztą swoją skórę owczą. So he anxiously waited. Wiecie, on z cierpliwością czekał. Show the picture. He anxiously waited. On czekał. And one day there was a packet on his post. I nagle przyszła paczka. He opened it. Otworzył. And sure enough, a sheepskin. Tak, i tam była skóra owcza. Of a real sheep. Prawdziwej owcy. It had a head. Miała głowę. Legs. Nogi. And even a zipper. I nawet zamek. Oh, sorry. Kłada nogi, tak? Zaciągnął zamek. Patrzy się w lustro. And sure enough, I na widzicie, he looked like a sheep. Wyglądał jak owca. The instructions were, instrukcja była, wait until midnight. Poczekaj do północy. When the sheep are sleeping, kiedy owce są spały, and carefully mingle yourself with them. Wtedy bardzo delikatnie zmieszaj się, prawda, z owcami. So he waited. I on czekał. And the sheep were gathered together by his shepherd, by the shepherd. Zostały zgromadzone przez pasterza razem. The sunset. Słońce zaszło. They all went to sleep. Ale wszystkie zasnęli. But it was really dark. Było bardzo ciemno. The wolf. Wilk. Very slowly. Bardzo powoli. Mingled himself with the sheep. Po prostu pomieszał się z tymi owcami. I said, oh, I am so happy. Powiedział, o Boże, jestem taki szczęśliwy. I am a sheep. Jestem owcą. And so he looked around. Popatrzył wokół. And he saw that the sheep were sleeping. Popatrzył, że te owce śpią. But they were moving their mouth. Ale one młotkami swoimi ruszały. They were chewing the cud. One po prostu myszły na potrawę. So I wonder how they do that. Mówi, a co to się dzieje? Well, I'm a sheep, I forgot to do it. No, ja jestem owcą, ja muszę to robić. So he closed his eyes. Zamknął oczy. And started. Zaczął. But in order to keep doing that, wiecie, zamiast to robić, he had to remain awake. On był rozbudzony. So he didn't sleep all night. On nie spał całą noc. By the morning, a rano, his jaw was very sore. Ta szczęka jest strasznie bolała. And the sun began to rise. A słońce zaczęło wstawać. And he was feeling very sleepy. I on był bardzo śpiący. Suddenly, he was really sleepy. A on był naprawdę śpiący. Ale mój jestem owcą. I have to wake up. Muszę się zbudzić. Zbudził się. And the shepherd led them all to green pastures. A ten pasterz wyprowadził ich na trawę. But they all went happily. A oni wszyscy byli szczęśliwi. Wszystkie owce były szczęśliwe. And the wolf saw the sheep eating grass. I widzi, że te owce jedzą trawę. Grass. Trawę. I hate grass. Trawa, ja ją nie robię, ja widzę. I'm fasting today. Ja dzisiaj będę pościł. So he fasted for one day. No i on pościł cały dzień. The next night, następnego wieczoru, he couldn't sleep. Nie mógł spać. His jaw was almost swollen. Wiecie, kurczę, naprawdę spuchłam. Next morning, następnego poranku, he was really hungry. Był bardzo głodny. And he hadn't slept 2 nights. Już nie spał 2 noce. So he was feeling cranky. Wiecie, on był bardzo taki, wiecie, zły. I have to eat. Muszę jeść coś. So that day he forced himself to eat all day grass. I on tego dnia, następnego, zmuszał się jeść cały dzień tą trawę. At night time, a wieczorem, the grass fermented in his stomach. Ta trawa zaczęła fermentować w jego żołądku. He had a big belly. Ten człowiek strasznie urósł. Spent all night with a bellyache. I wtedy całą noc spędził, prawda, bolał go brzuch. A week went by in misery. Wiecie, cały tydzień minął w takim bólu i takiej beznadziejności. The poor wolf could hardly move in the day. Ledwo co się mógł ruszać. And one day, jednego dnia, he was so hungry. Był tak głodny. Then a little lamb, że małe jagnię, came jumping in front of him. Zaczęło biec przed nim. And he went, he jumped the little lamb. I chciał zjeść go. He was about to eat it. I ten, co miał go zjeść. No, I'm a sheep, I'm no longer a wolf. Nie, ja nie mogę jeść. Ja jestem przecież owcą, jestem wilkiem. But that night, a tego wieczoru, he started thinking. Zaczął myśleć. He says, I have not become a sheep. O, ja nie mogę zostać owcą. I am the most miserable sheep. Jestem najgorzej się czującą owcą. That's it. Dosyć. I'm going back to my old wolfy life. Wracam do mojego wilczego życia. So he took off to the mountains. A więc uciekł z powrotem do lasu. And we go to the forest. Kiedy przyszedł do lasu, he looked up. Popatrzył w górę. And he says, unless you make me a sheep, I will never be able to be a sheep. Mówi, jeżeli ty nie zrobisz tego, że ja zostanę owcą, ja nigdy się nie zrobię sam. There was a storm. Wiecie, była burza. Thunder. No, gromy. And suddenly lightning. Nagle, wiecie, błyskawica. And one lightning hit the wolf. I jedna błyskawica, jeden grom uderzył w tego właśnie wilka. Nagle. He looked at himself. Patrz na siebie. And he was a sheep. A ja jestem owcą. He ran down. On pobiegł na dół. He Widzi, a wszystkie owce śpią. I tylko zamknął oczy, jego szczęka zaczęła pracować. I tego rano zasnął, czy tej nocy zasnął i zaczął rzucić tą trawę. A rano obudził się jeden z pierwszych i zaczął beczeć, prawda, jak owca. I pobiegł na trawę. O, jaka słodka ta trawa była. I od tego momentu był on szczęśliwą owcą. Co musi się stać, żeby wilk stał się owcą? Cud. Tak? Tak? Co się musi stać z człowiekiem? Grzesznika, który jest zbuntowany przeciwko Bogu, żeby stał się chrześcijaninem. To nie jest na skutek zgromadzenia wiedzy w swojej głowie. To nie jest to, że spędzisz długie godziny na kolanach. Albo będziesz robił długie pielgrzymki. Albo dasz wielkie ofiary. Albo zrobisz jakieś misyjne wyprawy. Nie, przyjaciele. Żeby stać się chrześcijaninem, cud musi nastąpić. Ta osoba musi się narodzić na nowo. Jesus said in the book of John chapter 3 and verse 3, he spoke to Nicodemus. Jezus powiedział to w Ewangelii Jana, trzeci rozdział, trzeci wiersz. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jesus says to Nicodemus, Jezus powiedział do Nikodema: unless you are born again, jeżeli się nie narodzisz na nowo, you cannot enter the kingdom of God. Nie możesz ujrzeć Królestwa Bożego. So what is the condition to be in heaven? Jaki jest warunek, aby dostać się do nieba? Musimy? We must be born again. Musimy się narodzić na nowo. Tak? Tak. And we have been looking at that experience over a number of nights. I myśmy szukali tego doświadczenia przez kilka wieczorów. In the same book, but verse 5. W tej samej księdze, ale w 5. wierszu. Jesus says the following to Nicodemus. Jezus mówi dalej i odpowiedział Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Jesus then defines the new birth experience. I wtedy Jezus określił, co to jest doświadczenie nowonarodzenia. It has two parts to it. Składa się z dwóch części. The birth of the spirit. To jest narodzenie z ducha. And the birth of i narodzenie z wody. Tonight we're gonna look at what happens when a person is born of the spirit. I dzisiaj popatrzymy na ten fakt, kiedy się człowiek narodzi z ducha. And tomorrow night we are going to look at the birth of water. A jutro będziemy patrzeć się, jak przebiega ten proces narodzenia z wody. You see the difference, the birth of the spirit. Narodzenie się z ducha. Is the result of the work of the Holy Spirit. To jest rezultat pracy Ducha Świętego. In a person's heart. Na sercu człowieka. When does the Spirit begin that work? Kiedy ten Duch Święty zaczyna pracować? It's a work of drawing a human being to God. To jest zbliżanie człowieka do Boga. Without forcing the person. Bez zmuszania człowieka. But drawing that person through love to God. Ale poprzez miłość tej osoby do Boga. It begins. Zaczyna się. The very moment we are gestated in Mommy's womb. To się zaczyna ten proces w tym momencie, kiedy my rodzimy się, jesteśmy w łonie matki. And the Holy Spirit. I Duch Święty follows a person. Idzie za tą osobą. Every day of their life. Każdego dnia w jego życiu. Through infinite ways. W niesamowity, różny sposób. Inviting them to come back to God. Zapraszając go, aby przyszedł do Boga. You know, I'm visiting a 98-year-old man. Ja odwiedzam 90-letniego człowieka. In Sydney. W Sydney. I met him door knocking. Ja spotkałem go, kiedy pukałem od drzwi do drzwi. We became friends. Staliśmy się przyjaciółmi. And he told me that he didn't believe in God. I on mi powiedział, że on nie wierzy w Boga. When he was little, he used to go to church. church. Kiedy był mały, on chodził do kościoła. But then he grew disgusted with what he saw at church. Ale był zdegustowany, odrzuciło go, odepchnęło go to, co widział w kościele. And also what was happening around him. I to, co się działo wokół niego. And he came to the conclusion. I doszedł do wniosku. There must be no God. Że nie może być Boga. 80 lat później przyszedłem do jego drzwi i zacząłem z nim rozmawiać. Staliśmy się przyjaciółmi. Teraz on wierzy w Boga. And he is accepting Jesus as his Savior. Zaakceptował Jezusa jako swojego Zbawiciela. Przez 89 lat Duch Święty has been working in the heart of that man. Duch Święty pracował na sercu tego człowieka. To God. Aby go zbliżyć do Boga. And when that man i ten człowiek receives Jesus as his Savior, jeśli otrzyma swojego Zbawiciela jako Jezusa jako swojego Zbawiciela, accepts salvation, zaakceptuje Zbawiciela, and surrenders himself, i podda się Jemu, the birth of the Spirit has taken place. Narodzenie z Ducha następuje. Jest bardzo interesujące. Because I have seen it so many times. Ja to widziałem wiele razy. Kiedy ludzie odkrywają Jezusa, wygląda na to, wygląda, że to oni znaleźli Jezusa. I ludzie wiele razy mówią: "Oh, the day I found the Lord." O, tego dnia, kiedy ja znalazłem Pana. Tak? Tak? But you know that language is wrong. Wiecie, ale te wypowiadanie tego słowa jest złe. Because it's not us who went searching for God. To nie my szukaliśmy Boga. It's God who has gone after us. To Bóg szukał nas. Drawing us to Himself. On zbliżył nas do siebie. And when we turn to Him, kiedy my się zwracamy do Niego, the Lord has found us. To Pan znalazł nas. Amen. Amen. So what is essential to enter the kingdom of God? Co jest najważniejsze, żeby wejść do Królestwa Bożego? We must be born again. Musimy narodzić się na nowo. Amen. Amen. Now when we are born again, kiedy my jesteśmy narodzeni na nowo, who are we born of? Do czego my się rodzimy? Come to the book of John chapter 3, John chapter 1 verse 12. Wow. 12. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Czy zauważyliście, co ten tekst mówi? Ci, którzy wierzą w imię Jezusa, którzy uchwycili się Jezusa jako swojego Zbawiciela, Bóg daje im moc, żeby nazywać się ich swoimi dziećmi. I mówi, że oni się urodzili nie z krwi, a teraz narodzili się z Boga. To stwierdzenie jest cudowne, prawda? Przyjaciele, dlaczego my potrzebujemy narodzić się na nowo? Jezus tłumaczył to Nikodemowi. Mówił, że ciało to jest ciało. Że ciało i krew nie odziedziczy Królestwa Niebieskiego. Człowiek w jego zbuntowanej sytuacji on nie może wejść do Królestwa Niebieskiego. Dlatego, że myśmy zmienili niebo w piekło. Żeby dostać się do Królestwa Niebieskiego, musi nastąpić zamiana, pewna zmiana. Cud, który będzie miał miejsce, literalnie uczyni nas dziećmi Bożymi. A niebo będzie uważało tę osobę, która narodziła się z Boga. Wow! What an amazing truth! Co za niesamowita cudowna prawda. Amen. Amen. Remember that we looked at the other night. Pamiętacie, kiedy mówiliśmy innego wieczoru? That in order for us to have the life of Jesus, żeby mieć życie Jezusa, we must first have. Musimy mieć najpierw His death. Jego śmierć. We must become one with Jesus. in death. Musimy być razem w śmierci Jezusa. We must be buried with him. Musimy być pogrzebani z nim. And then we are born to be one with him. I wtedy rodzimy się, aby być razem z nim. And in this life, i w tym życiu, is Christ who lives. To Chrystus żyje through us. Przez nas. Amen. Amen. In the book of 2 Corinthians. W liście apostoła 2 do Koryntian Paul speaks of this experience in chapter 5 verse 17. Apostoł Paweł mówi o tym doświadczeniu. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. We call that type of Bible text. My nazywamy tego typu teksty biblijne. A Bible promise. To są biblijne obietnice. In my Bible, w mojej Biblii, I've underlined all the promises I have found. Ja podkreśliłem wszystkie obietnice, które znalazłem. In blue. Na niebiesko. Because I promise. Dlatego, że obietnica. Is when God. Kiedy Bóg. Is committing His word. On. Podkreśla albo obiecuje, że spełni te słowo. To us. Dla nas. And you and I. I ty i ja. Can hang our life on God's promise. Możecie włożyć swoje życie w Jego, złożyć na tą obietnicę. Because it is impossible for God to lie. Dlatego, że jest niemożliwe, aby Bóg kłamał. Tak? Tak? When God speaks. Kiedy Bóg mówi. His word. Jego słowo. Is living. Jest żyjące. And powerful. I ma moc. Just think of this. Pomyślcie. There was a time when there was no universe. Był czas, że nie było wszechświata. And God spoke the universe into existence. I Bóg stworzył, mówiąc, cały wszechświat. And that which was not. I to nie było. Became. Stało się. Because of the word of God. Dlatego, że Słowo Boże po prostu wyszło z Jego ust. If God says. Jeżeli Bóg mówi. There's a crocodile. Jest to krokodyl. Even if there was no crocodile, nawet gdyby tam nie było jeszcze krokodyla, teraz jest krokodyl. Because God has spoken. Dlatego, że Bóg przemówił. And when he speaks, kiedy on mówi, realities, rzeczywistość staje się rzeczywistością. So God cannot lie. Bóg nie może kłamać. Because if he lied, dlatego, że kiedy on kłamie, he would create lies. Gdy on stworzyłby kłamstwo. Do you understand why? That? How important is a promise? Jak ważna jest obietnica? You know, in Australia, w Australii, in the old days, w dawnych czasach, and even in towns today, nawet w niektórych miastach dzisiaj, transactions umowy were made by word. Były słownymi. You could go to a shop. Mogliście iść do sklepu. And you could buy furniture on credit. Mogliście kupić na kredyt nedne. Just with your word. Po prostu słownie. They didn't require identification. Oni nie potrzebowali żadnego twojego dokumentu. It was your word. To było twoje słowo. Why? Dlaczego? Because your word was everything. Dlatego, że twoje słowo znaczyło wszystko. Could you imagine how much more? Czy możesz sobie wyobrazić, jak bardziej więcej? The word of God is true. Boże słowo jest prawdą. Amen. So this is a promise. To jest obietnica. In this promise, w tej obietnicy, God says, Bóg mówi, if you believe my word, jeżeli wierzysz moim słowu, this is what I'm doing for you. To ja robię dla ciebie. And so every promise has a condition. A więc każda obietnica ma warunek. And here God says, i Bóg tutaj mówi, if you are in my son Jesus, jeżeli jesteś w moim synu Jezusie, this is what is going to happen. To się stanie. And we have already learned. I żeśmy się nauczyli. How to become one with Jesus. Jak się stać jedno z Jezusem. Amen. Amen. You have accepted him as your savior. Akceptujesz go jako swojego zbawiciela. You accept salvation. Akceptujesz zbawienie. And then you surrender yourself. I oddajesz siebie. Amen. Amen. When you give yourself, kiedy oddajesz siebie mu, you become one with Christ. Stajesz się jedno z Chrystusem. Amen. Amen. It's simple. Jest to proste. Even a child can understand. Nawet dziecko może to zrozumieć. Amen. Amen. And so then, what happens when we are one with Jesus? Kiedy jesteśmy jedno z Jezusem. Notice what it says. Zobaczcie, co jest tutaj powiedziane. It says that we then become a new creation. Stajemy się nowym stworzeniem. You know, this is dynamite. Wiecie, to jest dynamit. Satan does not want us to know this and believe it. Szatan nie chce, żebyśmy w to uwierzyli. If this was the only text of the Bible you ever knew, Gdyby to był to jedyny tekst, którego wy znacie z Biblii, i byście to praktykowali, byście byli gotowi do nieba. A new creation. Nowe stworzenie. What does that mean? Co to znaczy? Paul a number of times speaks of this in his letters. Apostoł Paweł wiele razy mówi na ten temat w swoich listach. Chapter 2 verse 10. Efezjan 2:10. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Did you see what it says? Widzicie, co to jest powiedziane? We are a new creation. Jesteśmy nowym stworzeniem. Created in Christ Jesus. Stworzeni na podobieństwo Chrystusa. For good works. Do dobrej pracy. And those good works. A te dobre uczynki. Are a gift of God. To są dary Boże. Another text. Inny tekst. In Ephesians chapter 4 verses 22 to 24. 4. rozdział 22-24. Efezjan. Zwalczcie z siebie, zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Paul here speaks of this experience. Paweł tutaj mówi w tych tekstach o doświadczeniu. As undressing yourself. Jakbyście się rozbierali. Undressing yourself. I obierali. He says. I mówi. Take off the old man. Zdejmijcie z siebie tego starego człowieka. Which is corrupted. Który jest skorumpowany. And evil. Zły. And that old man will never become good. I ten stary człowiek nigdy nie będzie dobry. God cannot repair the old person. Bóg nigdy nie może reparować tej starej osoby. God cannot fix that old person. Bóg nie może naprawić jej. God is not interested in repairing the old person. Bóg nie jest zainteresowany naprawianiem tej starej osoby. What God wants, to czego chce Bóg, jest a brand new person. Kompletnie nową osobę. Let's say that you and I are an old car. Powiedzmy, że jesteście ty i ja jesteśmy starym autem. Wiecie, on jest pobijany, silnik źle pracuje i skrzynia biegów też już nie pracuje na nim. I idziemy do warsztatu. And the mechanic looks at us. Mechanik patrzy na nas. And the mechanic is gone. Mechanik is God. A mechanik jest Bogiem. That old car is good for nothing. Ten samochód nic nie jest warty. Bring the new Mercedes. Przyproście nowego Mercedesa. Now this is who you are now. Teraz to ty jesteś. Away with the old. Wyrzuć to stare. Here comes the new. To jest to nowe. That is the new birth experience. To jest proces nowego narodzenia. You stop being the old Volga. Wiecie. Przestaliście być tą starą Wołgą. And you become a brand new Rolls-Royce. Stajecie się nowym Rolls-Royce'em. That's it. God will not fix the old. Bóg nie chce naprawić tego starego. He will give you a brand new one. On daje ci nowe. Isn't that beautiful? Czy nie jest to piękne? Yes. What does that mean? Co to znaczy? I'm going to challenge you that tonight when you go home. Chciałem dać wam takie zadanie, kiedy pójdziecie do domu. You actually take this Bible verse. Weźcie ten tekst biblijny. And meditate on it. Amen. And meditate on it. I będziecie rozmyślać nad nim. What does that mean? Co to znaczy? This is what it means. Wiecie, to jest to. If I am an alcoholic. Jeżeli jestem alkoholik. When I come to Christ. Przychodzę do Chrystusa. And I surrender myself. I oddaję się Jemu. And Christ takes me as his. I Chrystus bierze mnie jako swojego. And I'm born again. Jestem nowonarodzony. I am no longer an alcoholic. Już nie jestem więcej alkoholikiem. I have the right to claim freedom from that because I am a new person. Ja mam prawo powiedzieć, że jestem wolny, bo jestem nową osobą. That's powerful. To jest moc. Satan has no power. Nie ma mocy on that new person. Na tą nową osobą. The problem with us and with Christianity is that we have taught the people, you will continue to be that old person until Jesus comes. That's a lie. We carry that old person in our own nature. My nosimy tę starą osobę w naszej naturze. But by faith, ale przez wiarę, we can choose to live in the new person. My wybieramy, aby żyć w nowej osobie. Zapominamy o tej starej. Wyobraźcie sobie w taki sposób. You are sitting in the living room with Jesus. Siedzicie w gościnnym pokoju z Jezusem. You are having a wonderful time with him. Macie cudowny czas. There's a knock on the door. Ktoś puka do drzwi. And Jesus says to you. Jezus mówi do ciebie. It's the devil. To jest diabeł. Who answers? Kto odpowie na puka? You or I? Ty czy ja? And you say, ah, oh, it's fine. I can do it. O, jest dobrze. Ja to zrobię. So you go. Idziesz. You open the door. Otwierasz drzwi. And before you can say anything, zanim cokolwiek powiesz, and you go back. Wracasz z powrotem. And Jesus says, Jezus mówił, let me. Słuchaj, pozwól mnie. That's fine. Next day. Następnego dnia. You feeling a bit better? Czujesz się troszkę lepiej? And Jesus says, Jezus mówi, to jest diabeł. Okej, ja teraz dam radę. Idziecie do drzwi, otwieracie drzwi, zanim cokolwiek powiedzieliście, stajecie w twarz. Po prostu nakał. Jesus comes, closes the door, and drives you to the living room. Targa cię do tego pomieszczenia drugiego. You open your eyes. Otwierasz oko. And you say, Lord. Mówisz, Panie. Tomorrow is you. To jutro to Ty otworzysz mi. Next day. Następnego dnia. You go. Ty idź. I have nothing to do with it. Ja nie chcę nic mieć do czynienia z więcej. And Jesus comes. Jezus przychodzi. And he opens the door. Otwiera drzwi. And says, excuse me. I mówi, przepraszam. And the devil looks at him and says. A diabeł patrzy i mówi. I got the wrong address. O, przepraszam, mam zły adres. We get into trouble. Kiedy mamy problem. Because we are in control. Dlatego, że my chcemy kontrolować sytuację. Ale kiedy my mamy kontrolę, to jest ten stary człowiek, który kontroluje sytuację. Tak? How does the old man respond? Jak ten stary człowiek zareaguje? He comes home late, he's tired. Przychodzi do domu, późno, zmęczony. Opens the door. Otwiera drzwi. And his wife is there. Hello, darling. Tak, żona mówi, halo, kochanie. Hello. Hello. He takes his coat off. Zdejmuje płaszcz. Is the food ready? Czy jedzenie gotowe? Tak. Oh yes. It's here. Tutaj. And she has the table all prepared. I cały stół jest przygotowany. And she brings pierogi. I ona przynosi pierogi. But then she burned the pierogi. Ale ona przepaliła je. And he goes, what happened to the pierogi? Co się stało z tymi pierogami? I am sorry. Przepraszam, kochanie. You know the children, they kept me so busy. No widzisz, te dzieci zajęły mi tak strasznie, no i stało się. These pierogi good for nothing. Te pierogi nie są warte. You lazy woman. Jesteś leniwą kobietą. You do nothing in this hell, bro. You know what happens there. Nie wiecie, co się dzieje dalej. How does the new man react? A jak ten nowy człowiek reaguje? Przychodzi zmęczony. Lord, I am very tired and I'm feeling cranky. Yeah, czuję się bardzo źle, jestem normalnie połamany. Could you please take over? Czy byś zabiegował się? I want to hide myself in you. Chciałbym się skryć w tobie. Open the door. Otwiera drzwi. Hello. Hello. Hello, my darling. Hello, moja kochana. I am so tired. Jestem taki zmęczony. Is there any food? Czy nie ma jakiegoś jedzenia? Yes. Tak. Pierogi. 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 You made the best pierogi. Robisz najlepsze pierogi. Six. Siada. And she brings the pierogi. I przynosi te pierogi, żona. Pierogi are burnt. A pierogi są przepalone. A on nie lubi tych kierowców przewalonych. But now Jesus speaks in his ear. Ale wtedy Jezus przemawia do jego ucha. She made them with love. Ona uczyniła to z miłości. I don't like burnt pierogi. Ale ja nie lubię pierogów przewalonych. But I love you more than what I love pierogi. Ale kocham bardziej ciebie niż te pierogi. I'm gonna eat it anyway. Będę jadł tak czy inaczej. Can you see the difference? Widzicie tą różnicę? That's what it means. To właśnie znaczy. Take off the old man. To znaczy zdjąć tego starego człowieka. All our troubles in our life. Wszystkie problemy w naszym życiu. Is because. Są dlatego, że. Of the old man. istnieje ten stary człowiek. Tak? Tak? I'm gonna repeat that. Ja chciałem to powtórzyć. All your troubles. Wszystkie wasze problemy. Is because of the old man. To są winien jest ten stary człowiek. But you don't have to live that old man. Ale nie musicie żyć życiem tego starego człowieka. Tak? Tak? If you've got Jesus, jeżeli masz Jezusa, if you've received salvation, jeżeli otrzymaliście zbawienie, if you've surrendered your life, jeżeli oddaliście swoje życie, you are a new creation. Jesteś nowym stworzeniem. Amen. Amen. I told you that I was sexually abused when I was 5. Wiecie, pamiętacie, mówiłem wam, że byłem wykorzystany seksualnie, kiedy miałem 5 lat. And I was a cranky man. Wiecie, byłem taki zgroźniały. But not in public. Ale nie publicznie. In public I was all smiles. Ja zawsze byłem uśmiechnięty publicznie. At home, w domu, I was the monster. Byłem taki, wiecie, posłuch. I took it on my children and my wife. Ja po prostu zachowałem się źle w stosunku do mojej żony i dzieci. I wasn't violent. Byłem taki, używałem przemocy. But I used to keep silent for many days. Ale milczałem przez wiele dni. Long face. Długa twarz. My children could never please me, my wife could never please me. Nigdy moja żona i dzieci nie mogli mnie uszczęśliwić. The problem was not with them. Problem nie był z nimi. The problem was with this old man. Ale był ten problem właśnie z tym starym człowiekiem. Tak? Tak. When I was born again, kiedy narodziłem się na nowo, the Lord healed me of my ill temper. Wiecie, Bóg uzdrowił mnie z tego mojego złego temperamentu. Completely. Całkowicie. So much so. Że tak bardzo. And I wish my wife was here to tell you. Ja chciałbym, żeby moja żona była, która by wam powiedziała. But now it's very, very hard to get me angry. I teraz jest bardzo ciężko, żebym ja się zdenerwował. Why? Dlaczego? Not because I did it. Nie dlatego, że ja tego nie zrobił. But because I believe what the scripture says. Ale wierzę to co mówi Słowo Boże. And I took God at His word. I wziąłem za Słowo Boże. And God will always do what He promises. I Bóg zawsze to zrobi, co obiecał. If we believe. Jeśli uwierzyliśmy. Amen. Amen. Are you struggling with anything? Jeżeli walczycie z czymkolwiek. Doesn't matter if it's pornography. Czy cokolwiek, to jest pornografia. Drugs. Czy narkotyki. Pride. Czy duma. Whatever it is. Cokolwiek to jest. Make sure that you're born again. Zróbcie wszystko, żeby się narodzić na nowo. You don't have to be good to be born again. Nie musisz być dobrym, aby się narodzić na nowo. To be born again, you have to be bad. Żeby się na nowo narodzić, musisz być zły. The new birth experience. I ten doświadczenie nowonarodzenia. Is a miracle. Jest cudem. That God works. Że Bóg pracować będzie in the heart of sinners. Nad sercem grzesznika. Amen. Amen. And then, a wtedy let the Lord change you. Pozwól Bogu ciebie zmieniać. And there's nothing. I nie ma nic. Nothing. Nic. That He will not change you of. Czego Bóg nie mógł zmienić w tobie. Amen. 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 It's just so simple. Jest to takie proste. So beautiful. Tak piękne. It's actually fun. Jest naprawdę to przyjemne. How does the Lord do it? Jak to robi Bóg? Let's read Ezekiel from verse 25 onwards. I tak dalej, od 25 dalej. I pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza, już one z waszego serca kamienne, a dam wam serca mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw, będziecie przestrzegać i wykonywać je. I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. I wybawię was od wszystkich waszych nieczystości, sprawię, że wzejdzie zboże i rozmnożę je, a nie dopuszczę do was głodu, pomnożę owoce drzew i plony pól, abyście już nigdy nie musieli znosić hańby klęski głodowej wśród narodów. Wtedy wspomniecie o swoim złym postępowaniu i o swoich czynach, które nie były dobre i będziecie brzydzić samych siebie z powodu swoich win i swoich obrzydliwości. Pięknie, nie prawdaż? Jak to Pan robi? On daje ci nowe serce. A heart transplant. To jest taka transplantacja serca. He takes your heart. On bierze twoje serce. And he puts his heart in you. I on daje swoje serce tobie. And then he gives you his spirit. I on daje tobie jego ducha. And then The Holy Spirit Duch Święty causes you przymusza cię to become obedient, żebyś był posłuszny. You know, the other on Sunday morning, no Tuesday morning, I went for a long walk. Wiecie, we wtorek poszedłem rano na długi spacer. And as I walked, I prayed. Kiedy szedłem, to modliłem się. I communed with the Lord. Połączyłem się z Bogiem. And I began to think of all the things that the Lord has changed. Ja zacząłem myśleć o wszystkich rzeczach, które Bóg we mnie zmienił. And as I contemplated my past. I ja kiedy skupiałem się na mojej przeszłości i tym, czym ja jestem teraz, zorientowałem się, że wszystkie te zmiany Bóg uczynił. Jest to ogromna przemiana. Bóg uczynił to bez narażenia mojej wolności. It appears that it's me who is choosing to do it. Wygląda na to, że to ja wybrałem, aby to uczynić. But it's God who created me the desire. Który stworzył we mnie to pragnienie. Because I have surrendered myself to Him. Dlatego, że ja oddałem siebie Jemu. And as He creates the desire, i kiedy On stworzył we mnie to pragnienie, I ask Him. Ja prosiłem Go. Lord, please do it in me. Panie, uczyń to we mnie. And then He says. I On powiedział. More than happy. Więcej nieszczęśliwy jestem. Did you notice how many times says I will? I will, I will. Czy zauważyliście, że raz to jest powiedziane, że ja to zrobię, ja to zrobię, ja to zrobię? The Lord has not placed the burden of your salvation on your shoulders. Bóg nie składa ciężaru zbawienia na twoje ramiona. The Lord has made Himself accountable. Bóg czyni to, że ty możesz na niego liczyć. For your salvation. Jeśli chodzi o twoje zbawienie. What do we have to do? Co my musimy czynić? Is to trust Him. Aby musimy mu zaufać. Is to believe. Uwierzyć mu się. That what He says. To co on mówi. Is truth. Że to jest prawda. When we take God at His word. Kiedy uchwycimy Boga za słowo. There's nothing that God cannot do for you. Nie ma nic, czego by on nie uczynił dla siebie. Amen. 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 Isn't that beautiful? Czy nie to piękne? Friends, the word that defines the Christian life. What? The word that defines the Christian life. Fraza, która określa chrześcijańskie życie. It's the rest. To jest spoczynek. You rest. Odpoczywacie. Like a baby. Jak dziecko. In the arms of Jesus. W ramionach Jezusa. He. On. Like a father. Jak ojciec. Is in charge. On kontroluje. Of making sure. Żeby było to na pewno. That you will be in heaven. Żebyś ty znalazł się w niebie. Amen. Amen. The Bible says it. Biblia mówi to. He who began in you the good work. Ten, który rozpoczął w tobie dobrą pracę. Will finish it. On ją zakończył. Until the day of Jesus Christ. Do momentu, kiedy Chrystus przyjdzie. Looking unto Jesus. Patrząc na Jezusa. The author and finisher of your faith. Autora i zakończenia twojej wiary. For it is God. To Bóg. Who works in you. Który pracuje w tobie. Both to will and to do. Stwarza tobie twoją wolę i wykonanie. According to His good pleasure. Według Jego podobania. Christ in you. Chrystus w tobie. Is the hope of glory. To jest nadzieja chwały. Isn't that beautiful? Czy to nie jest piękne? In other words. Innymi słowy. When we become Christians. Kiedy stajemy się chrześcijanami. We should become the happiest people on earth. Powinniśmy być najszczęśliwszymi osobami na świecie. Because my future is assured in Jesus Christ. Dlatego, że moja przyszłość jest zabezpieczona w Chrystusie. It is impossible. Jest niemożliwe. Listen to this. Posłuchajcie. It is impossible. To jest niemożliwe. To be lost. Żeby być zgubiony. When you trust in Jesus. Kiedy zaufacie Jezusowi. Wow. Wow. I'm gonna say that again. Powiem to jeszcze raz. It is impossible. Jest to niemożliwe. To be lost. Żeby być zgubiony. When you trust in Jesus. Kiedy ufacie Jezusowi. Those who will be lost, ci, którzy będą zgubieni, will be lost, będą zgubieni, because they never trusted in Jesus. Dlatego, że nigdy nie zaufali Jezusowi. Tak? Tak. Amen. Let me ask you a question then. Pozwólcie zapytam. Doesn't that make the Christian life exciting? Czy to nie czyni chrześcijańskiego życia ekscytujące? Amen. Amen. To be a Christ, być chrześcijaninem, it is the most beautiful thing. Jest to najpiękniejsza rzecz. That can happen to a human. Która mogła się wydarzyć człowiekowi. And I mean a true Christian. Ja mówię o prawdziwym chrześcijanin. Someone who is one with Jesus. Ktoś, kto jest jedno z Jezusem. Amen? Amen. Some people say, niektórzy ludzie mówią, Pastor Sam, it sounds too good to be true. Ojej, Pastor Sam, jest to za piękne, by było prawdziwe. Tak? Tak? But everything that God does, ale wszystko, co Bóg czyni, is very good. Jest wszystko bardzo dobre. Amen? Amen. God has not saved us, Bóg nie zbawia nas, for us to be this type of Christians, żebyśmy byli takiego rodzaju chrześcijanami. Always smiling upside down. Wiecie, zawsze ten uśmiech jest odwrotnie odwrócony. The sad Christian. Ten taki smutny chrześcijanin. The critical Christian. Krytykujący chrześcijanin. The Christian that always see the bad side of life. Zawsze widzi tą złą stronę życia. Who wants to be a Christian if that is Christianity? Kto chciałby być chrześcijaninem, jeśli to jest chrześcijaństwo? Tak? Tak? But if we have God, jeżeli mamy Boga, Jesus, Chrystusa, the Holy Spirit, Ducha Świętego, and all the angels of heaven on our side, i wszystkich aniołów z naszej po naszej stronie, shouldn't we be happy Christians? Czy nie mamy być chrześcijanami radosnymi? Not even death, nawet śmierć, is something that a Christian worries about. To jest coś, co chrześcijan się martwi. Why? Dlaczego? Because we know that on the other side, dlatego, że z drugiej strony there is resurrection. Jest zmartwychwstanie. It's guaranteed. Jest zagwarantowane. So then, a więc I can live every day. Ja mogę każdego dnia żyć for Jesus. Dla Jezusa. Amen? Amen? That is Christianity. To jest chrześcijaństwo. Let's go back to 2 Corinthians 5:17. Ale czytajmy dalej, idźmy dalej do 2 Koryntian 5:11. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie nowym stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. What happened with the old? Co się stało z tym starym? Gone. Gone. Odeszło. Przeminęło. Now if the old is gone, jeżeli to stare przeminęło, why do we keep bringing it up? Dlaczego my to z powrotem powracamy do tego? Szatan loves to rub your old life on your face. Wiecie, szatan zawsze chce wam, prawda, rzucić to stare życie w twarz. Tak? Tak? He loves to keep reminding you. On kocha, aby wam przypominać. Of the old person. Tego starego człowieka. Why? Dlaczego? Because as long, tak długo, as you, jak ty, continue to live in that old person, będziesz żył tą starą osobą. You are his slave. Jesteś jego niewolnikiem. So his power, a więc jego moc, is to deceive you, jest, aby cię zwieść, that you have not been born again, że nie jesteś narodzony na nowo, that you continue to be that old person, żebyś był dalej tą starą osobą. What I do is this. To co ja robię? When Satan comes to me and says, kiedy Satan przychodzi i mówi, o, look at who you are. Popatrz, kim jesteś. I say, ja mówię, yes, tak, that is who I used to be. To ja takim byłem. But I have a Savior. Ale mam Zbawiciela. And through him, i poprzez niego, my Father has forgiven me of all those sins. Mój Ojciec zapomniał mi wszystkie, wybaczył wszystkie grzechy. And I am a new person. Jestem nową osobą. So if you want to talk to Sam, jeżeli chcesz mówić do Sama, you'll have to talk to the old man. To musisz mówić do tego starego człowieka. Because I am a new creation. Ale ja jestem nowym stworzeniem. By the way, Satan. A tak naprawdę, szatanie, I want to remind you of your future. Chciałem przypomnieć twoją przyszłość. Very soon. Niedługo. You're gonna be a big sausage. Największą, prawda, kiełbaską. In the biggest barbecue that there will ever be. Największym barbecue, jakim kiedykolwiek będzie. When Satan reminds you of your past. Kiedy szatan przypomina waszą przeszłość. You remind him of his future. Wy przypomnijcie mu jego przyszłość. Tak? Tak. There is a solution for your past. Jest wyjście z waszej przyszłości. But there is no solution to his future. Ale nie ma wyjścia z jego przyszłości. You know what Satan's only hope is? Wiecie, jaka nadzieja jest dla szatana jedyna? Is to destroy as many human beings as possible. Żeby zniszczyć, jak tylko to jest możliwe, najwięcej ludzi. Why? Dlaczego? Because that way. Dlatego, że w ten sposób he will inflict pain in the heart of God. On spowoduje, prawda, ból w sercu Boga. You and I, ty i ja, puppets of Satan. Jesteśmy takimi kukiełkami w rękach szatana. He uses us for his own purpose. On używa nas w swoim własnym celu. And then he leads us to eternal destruction. I on prowadzi nas do wiecznego zniszczenia. If you have no Christ. Jeżeli nie macie Chrystusa. But if Jesus is your Savior. A jeżeli Jezus jest waszym Zbawicielem. And you trust him. I ufacie. Satan has lost his power over you. Szatan traci moc nad tobą. Amen? Amen. Can I hear a great amen? Czy mogę słyszeć większe amen? Amen. Raczej tak. Tak. The verse then says. Ten wiersz mówi. That we no, not that one, but doesn't matter. That we are to behold who we are. Żebyśmy byli tacy sami, jak my jesteśmy. Time is running out. Czas kończy się. And I want to challenge you with something. Ja bym chciałbym wam dać takie wyzwanie. Do you want to know who you are in the new person? Czy chcielibyście wiedzieć, kim jesteście jako nowa osoba? Look at the life of Jesus. Popatrzcie na życie Jezusa. From birth od urodzenia to death. Do śmierci. And that's who you are. I tym wy jesteście. Because when you accept Christ as your Savior, dlatego że zaakceptowaliście Jezusa jako swojego Zbawiciela, the Father in heaven, Ojciec w niebie, takes your life, bierze twoje życie, and gives it to Jesus, i daje je Jezusowi. Because that life, dlatego że to życie, legally belongs to your Savior, legalnie należy do Zbawiciela. Why? Dlaczego? Because he died for it, dlatego że on umarł za nie. Amen. Amen. Jesus purchased your lives of misery with his own blood. On, twoje życie beznadziejne po prostu to jest jego własność, dlatego że on to osiągnął swoją krwią. So now, i teraz, he's saying, on mówi, give me what is mine. Oddaj mi to, co jest moje. When you do that, kiedy czynicie to, when Christ becomes your Savior, kiedy Jezus staje się waszym Zbawicielem, the Father, Ojciec, takes the life of Jesus, bierze życie Jezusa, and gives it to you, i daje tobie. And the Father, i Ojciec, treats you, traktuje ciebie, that it is you, jakbyś to był on, who lived that perfect, beautiful life, który żył to doskonałe, piękne życie. Isn't that glorious? Czy to nie jest chwalebne? So do you want to know who you are when you're in Christ? I czy chcecie wiedzieć, kim jesteście, kiedy jesteście w Chrystusie? Look at the life of Jesus. Popatrzcie na życie Jezusa. You have never done anything wrong. Nie uczyniliście nic złego. You've been perfectly obedient to God. Byliście doskonali, posłuszni Bogu. In Christ, w Chrystusie, you are perfect. Jesteście doskonali. In Christ, w Chrystusie, you are complete. Jesteście pełni. In Christ, w Chrystusie, the work is finished. Ta praca jest dokończona. You can rejoice living daily. Możecie radować się codziennie. Knowing, wiedząc, that if today is your last day, że gdyby to był wasz ostatni dzień. In Christ, w Chrystusie, the work is finished. Ta praca jest dokończona. That's beautiful. To jest piękne. Amen. 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 Do you believe it? Czy wierzycie to? Tak. That's where the rubber hits the road. Wiecie, i to jest cały sens tej Ewangelii. Tak? Tak. One thing is to have the mental knowledge. Wiecie, jedna rzecz jest to wiedzieć to mentalnie. And the other is to say, the Lord has said it. A druga to Pan powiedział. So it is true. A więc to jest prawda. And I believe it. I ja wierzę. Therefore, dlatego też God, Bóg, do it in my life. Uczyni to w moim życiu. Amen. Amen. I want to finish with a story. Ja chciałem zakończyć historią. It's the story of a caterpillar. Jest to historia gąsienicy. Go to the last slide. Idziemy do ostatniego przezrocza. There was an ugly, fat, hairy caterpillar. Wiecie, była taka sobie brzydka, gruba gąsienica. This caterpillar spent all day eating. Ta gąsienica cały dzień tylko jadła. And it grew fatter and hairier. Grubsza była i grubsza. When she looked herself in the mirror, kiedy patrzyła do lustra na siebie, I'm so ugly. Jestem taka brzydka. One day, jednego dnia, as she was eating, kiedy tak jadła, suddenly a butterfly. Nagle motylek. Stood right in front of her. Po prostu zatrzymał się, usiadł tuż przed nią. And she went. Popatrzyła. She had never seen a butterfly. Nigdy nie widziała motylka. And the butterfly flew. Motyl odfrunął. And the caterpillar followed from tree to tree. A ona, ten motyl skakał z listka na listkę. Eventually the butterfly disappeared. I w końcu ten motylek zniknął. And she looked up. Popatrzyła w górę. How I love to be a butterfly. O, jak ja chciałabym być takim motylkiem. That was a beetle. A był taki, wiecie, hrabusz. A on nienawidził właśnie tej prawda, goźnicy. Kiedy zobaczył tą goźnicę, że ona chce być brata motylkiem, i tam zleciał na dół. Ty gruba, brzydko goźnico. To by się śni, aby być brata motylem. Bo nigdy nie będzie motylkiem. A ta, wiecie, ta gąsienica, jaka głupia była. I dalej jadła. I kiedy dni miały, było coraz więcej tych motyli. Ona patrzyła cały dzień na te motylki. O, jak ja chciałem być takim właśnie motylkiem. O, jednego dnia taka poczuła się zmęczona. I must be getting the flu because I'm really tired. No, mówi, chyba jestem przeziębiona, bo taka jestem zmęczona, mówi. So she felt that weekend. I ona znalazła pewne źdźbło. And she had herself there. I po prostu zawiesiła się tam pod spodem. A number of days went by. Kilka dni minęło. And a miracle took place. I cud zaistniał. It's called metamorphosis. Wiecie, to była ta metamorfoza. Czy jak to się nazywa? Tak, przemiana. The caterpillar became a butterfly. I ta gościca stała się motylem. One day she woke up. Jednego dnia obudziła się. She was feeling strange. Poczuła się dziwnie. She got on the twig. Po prostu zeszła z tego źdźbła. She tried to eat a leaf. Chciała jeść trawę, czy liść. She was cold and wet. Było zimno i mokra była jakaś. So she put herself on the sun. Ona po prostu wystawiła się na słońce. A ten, prawda, ten grabąż zobaczył, co się stało. So he went on the attack. I on zaczął atakować ją. You ugly caterpillar! O, ty brzydka gąsienico! You think that you can become a butterfly! O, ty myślisz, że będziesz motylkiem. If you ever become a butterfly! Jeśli kiedykolwiek byś stała się motylem. Byłabyś najgorszym motylem, jakikolwiek znam. Dlaczego on to mówi? So she started walking. Zaczęła iść. And the twig went over a puddle of water. Wiecie, ta droga była obok takiej troszkę wody. And she was walking. I ona szła. Suddenly, nagle. She saw her reflection on the puddle of water. Popatrzyła, że odbija się w tej wodzie. I ona przestraszyła się. She discovered she was a butterfly. Ona odkryła, że ona jest motylem. She stretched her wing. Ona rozciągnęła jedno skrzydełko. Oh, and she was a beautiful butterfly, a monarch. O, wiecie, ona jest pięknym, prawda, tym motylem. She stretched the other. Wyciągnęła drugie skrzydełko. Oh, I'm a butterfly, she said. O, mówi, ja jestem motylem. Oh, and this one. And she soared into the heaven. I zaczęła frunąć i poleciała do nieba. Dear friend. Przyjaciele. Szatan chce, abyś zatrzymać się jako tą gąsienicę. A Bóg chce uczynić z ciebie motyla. Wybór jest twój. Kim będziesz? Ja wybrałem być motylem. With Jesus is not easy, but it's beautiful. I want you to listen to Ziggy's song. And as he sings, I want you in your mind to make the decision. Will you be a butterfly tonight? Will you let the Lord transform you to a brand new being? Czy chcecie, żeby Bóg was zmienił na kompletnie nowe stworzenie? A więc słuchajcie. Kiedy żyłem w grzechach swych, bez Boga byłem ja. W sercu mieszkał ciągle grzech, była to dola zła. Lecz miał Jezus tylko On, w świecie odnalazł w tym więc zbawiony był. Miłość to Twa sprawiła, Jezu mój, żem wolny ja. Miłość to Twa sprawiła, Jezu mój, żem wolny ja. Tobie, Jezu, daję dziś zbolałe serce swe. Chcę Cię kochać, Ty sam wiesz, że już Ci służyć chcę. Weź mój czas i każdy dzień, sam kieruj ręką swą. Do ostatnich życia tchnień, Tyś tarczą mą. Miłość to Twa, miłość to Twa sprawiła, Jezu mój, żem wolny ja. Miłość to Twa, miłość to Twa sprawiła, Jezu mój, żem wolny ja. Więc człowieku, nawróć się, odwróć się z grzechu snu. Spójrz, jak Jezus kocha Cię, tylko zaufaj Mu. On za Ciebie niósł swój krzyż, Jego posłuchaj słów. Uwierz w Niego jeszcze dziś, a będziesz zdrów. Miłość to Twa sprawiła, Jezu mój, żem wolny ja. Miłość to Twa sprawiła, Jezu mój, żem wolnym ja. Amen. I wonder if there's anyone here tonight who would like to say to the Lord, I want to be a butterfly. Ja chciałbym wiedzieć, czy ktoś jest tu wśród nas dzisiaj, że chciałbym powiedzieć, ja chcę być motylem. I want you to work the miracle in my heart, Lord. Ja chciałbym, żeby On uczynił cud w moim życiu. And make me a new person. I uczynił mnie nową osobą. If that is your desire, jeżeli to jest Wasze pragnienie, would you stand where you are that we may pray together? Czy byście chcieli powstać tam, gdzie jesteście i będziemy się modlić razem? Our gracious Father, Najłaskawy Ojcze, we stand before your throne. Stoimy przed Twoim tronem. Asking you, prosząc Ciebie, to make the miracle, abyś uczynił cud, of the new birth in our lives. Aby to nastąpiło nowonarodzenie w naszym życiu. You have promised, obiecałeś, that if anyone is in Christ, jeżeli ktokolwiek jest w Chrystusie, he is a new creation. Jest nowym stworzeniem. All things have passed away. Wszystkie stare rzeczy odeszły. Behold, all things have become new. Wszystkie nowe życie stały się nowe. We take you at your word, Father. My trzymamy się za słowo. We choose to believe. My wybraliśmy uwierzyć. That in this very moment you are working the miracle of the new birth in our lives. Że w tym momencie dokonujesz cudu nowonarodzenia w naszym sercu. And that we are passing from death to life. I my przechodzimy z śmierci do żywota. And we are becoming your children. I stajemy się Twoimi dziećmi. Born of God. Zrodzeni z Boga. We thank you for that. My dziękujemy za to. In Jesus' name. W imię Jezusa. Amen. 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 Wierzę, że dzisiejszego wieczoru Bóg w szczególny sposób do nas przemawiał. Ma wciąż wyciągniętą rękę, którą chce, żebyśmy uchwycili, żebyśmy poszli razem z Nim. Bo ma dla nas lepsze życie. Bo chce nas przemienić na lepszych ludzi. Dlatego zostawiam Państwa z tą refleksją. Ale zanim Państwo jeszcze wyjdziecie, coś miłego jeszcze dla naszego ucha. Po raz kolejny gościmy dzisiaj prosto z Torunia. Przyjechał przed chwilą do nas Pan Wojciech Okrowski, który zagra nam na fletni Pana. Życzę miłego słuchania.